Hejka, hejka, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami do domu. Trochę tych zakupów przez ostatni czas, ale to w sumie wiecie co, długo to odkładałam, żeby nagrać w końcu taki zbiorowy filmik, więc trochę tych zakupów jest, więc już przychodzę i Wam opowiadam. Raczej są to wszystko takie tańsze rzeczy. Wiecie, że ja bardzo lubię zmieniać dodatki w moim domu, lubię szukać, kombinować, eksperymentować, zmieniać coś często. Dlatego nie kupuję jakichś mega, mega drogich rzeczy. To, co ma być drogie, to ma być drogie i ma być dobrej jakości. Natomiast jakieś typowe dodatki, poduszki i tak dalej, czy coś, co wykorzystuję później do zdjęć na przykład, to niekoniecznie musi być bardzo drogie, a czasem też można znaleźć fajne perełki za niższe pieniądze. I pierwsze co, to słuchajcie, kupiłam taką tackę, tak można powiedzieć. Wiadomo, po pierwsze, żeby ładnie wyglądała na stole, a po drugie też się do zdjęć mi przyda, ale jeżeli lubicie taki styl, jeżeli lubicie dużo drewna, to na pewno Wam się w domu może przydać jako taca, czy pod świece na przykład, czy pod kwiaty, czy pod cokolwiek. Ja ją kupiłam w Tigerze za 40 zł. Spoko cena, takie tace w H&M Home czy Zara są za powyżej stówka, więc myślę, że ta akurat z Tigera w bardzo fajnej cenie. Były mniejsze za 20 zł, naprawdę bardzo fajne ceny, także przyjdźcie się do Tigera. Teraz polecimy, słuchajcie, Pepco. Pierwsze co to Wam pokazywałam we vlogu, już chyba we vlogu Wam pokazywałam, ale tutaj też pokażę, bo może nie każdy ogląda vlogi. Taki skandynawski domek, też z Pepco, i on, słuchajcie, kosztuje 14,99 Pepco, a w Isku są za 49, dokładnie takie same, także jak Wam się podoba. On u mnie stoi w łazience, tutaj mam trzy świece włożone i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Muszę jeszcze jeden sobie koniecznie dokupić, ale nie miałam kiedy skoczyć na razie, także fajna sprawa, czy właśnie jakąś roślinę w tym trzymać, czy jakieś dodatki, cokolwiek, super. Jeszcze jedna rzecz z Pepco, to jest taki duży kosz i on u mnie stoi tutaj przy łóżku. I na razie tutaj w nim nic nie ma, ale myślę, że albo tutaj wsadzę kwiaty, te skrzydło kwiaty, które są za mną. Takie duże, bardzo fajnie w tym będą wyglądać, albo koce będą tutaj też sobie leżeć. Możecie gazety tu włożyć, możecie tu włożyć książki, tak naprawdę słuchajcie, wszystko w pokoju dziecięcym, w sypialni, w łazience, na ręczniki też fajnie, także coś takiego. I to kosztowało 19,99, więc naprawdę super, super cena. I dalej z Pepco jeszcze Wam pokażę tą ramkę, którą dorwałam. To też Wam pokazywałam we vlogu. I tu w ogóle mam ją z obrazkiem, ale nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Ciężko jest tutaj pokazywać. Takie białe rzeczy jeszcze, więc nie mam zmiany tła. No, ale to jest taki obrazek, go dostałam w tym sklepie. Nie pokażę Wam, bo jest biały. W tym sklepie Prosty Skład. I to jest taki obrazek z okazji walentynek. To jest duży i mały misie, jest napisane I love you. No ale czy ja Wam to pokażę? Nie zobaczycie tego niestety, ale bardzo ładny. I ten obrazek właśnie będzie sobie w tej ramce. I to jest ramka z Pepco za zawrotne 6,99. Ona jest przepiękna, wiecie co? Przyciemnię trochę może. Może o, teraz bardziej to widzicie. Ona jest taka różowo-drewniana z takimi elementami złota. Bardzo, bardzo ładna ramka, jak za 6,99. Jeszcze bardzo fajne były takie zielone, ale u mnie one były już podrapane. No i tu sobie będzie mieszkał ten obrazeczek, także spoko. Dalej H&M Home, to Wam pokażę dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka poszewka w kolorze brudnego różu z takimi o, złotymi aplikacjami. Też i do zdjęć, i też po prostu wyjdzie tutaj na kanapę, na sofę, ponieważ chcę zmienić właśnie troszeczkę w takie różowo-zielone dodatki pójść na wiosnę, więc coś takiego. Ona chyba kosztowała 20 albo 29 zł. Może nie była najtańsza, ale potrzebowałam. No już była mi potrzebna po prostu. Więc kupiłam, ale też w H&M-ie warto poczekać na promocję. Aha, i z H&M-u właśnie na promocji, na wyprzedaży kupiłam sobie taki pojemnik za 10 zł, a pierwotnie kosztował 40. I ja go będę wykorzystywała na pędzle, ponieważ ona taki bardzo fajny, tutaj widzicie, że można sobie te pędzle powkładać. Jak mi się nie będą mieścić, czy na przykład konturówki, to sobie to mogę zawsze zdjąć i będę miała taki po prostu pojemniczek na pędzelki. Zadyszka, spoko. I H&M Home to wszystko. Teraz może Wam pokażę Homle. Tak, pokażę Wam Homle, bo mam trzy rzeczy. Pierwszą to mam taką ramkę. I ta ramka była na promocji. Tutaj mam za 49, ale ja płaciłam jakoś mniej za tą ramkę. No ona jest przepiękna, taka drewniana. I słuchajcie, takie ramki w Zarze, w Zara Home kosztują 80 zł, 90 zł. I ona faktycznie jest drewniana, przepiękna, naprawdę. Super jest ta ramka, bardzo mi się podoba. Także bardzo, bardzo fajna. Aha, i tu jeszcze kupiłam świece. Też na mega wyprzedaży z 30 zł na 8,99. I zaraz Wam pokażę, jak te świece fajnie wyglądają. Tylko się do nich dobiorę. O, i zobaczcie, ona tak wygląda jak taka butla, wiecie, z apteki czy z laboratorium. Aha, tu by trzeba ją
Aha, przerwać, to nie będę teraz tego robić, ale w ogóle bardzo, bardzo fajne, zobaczcie, jak ona super wygląda, mega, mega, no jak za 8,99. Taką były jeszcze takie inne, w takich woreczkach jakby, naprawdę super, także jak macie homle, szukacie fajnych świec, albo żeby komuś na prezent kupić, jakiś zapas sobie zrobić, to za 8,99 naprawdę super. I z homle jeszcze mam taki pojemnik na szczoteczki, bo nie mieliśmy, mamy szczoteczki elektryczne, ale słuchajcie, mnie wkurza, bo z nich później cieknie i tak dalej, więc stwierdziłam, że koniec, muszę jakiś pojemniczek na te szczoteczki kupić. I taki w Homli za 40 zł, więc może nie za tanio, ale podobał mi się. Po prostu jest taki, tu ma taki korek, tu jest ceramiczny, biały, więc spoko to wygląda, będzie nam pasowało w łazience. Homla to wszystko, teraz wam pokażę Zara Home na wyprzedażach. Pierwsze co kupiłam, chociaż nie pamiętam, czy to było z wyprzedaży, czy nie. Łopatka do ciasta, ja czegoś takiego nie miałam, a potrzebowałam. No jest po prostu klasyczne, ja nie chciałam żadnych ceramicznych, ani jakichś takich srebrnych, zdobionych, nic mi się nie podobało. A ta wzorze jest taka bardzo subtelna, bardzo delikatna, tą rączkę ma taką drewniano, metalową. No spoko to wygląda, więc w końcu znalazłam coś, co mi pasuje. I podkładki pod kubki. Ja miałam jakieś takie z Rossmana, a te dorwałam za 30 zł w Zarze. Może też nie jest to najtańsza opcja, ale są drewniane. I to była seria świąteczna, ale powiem szczerze, że mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ona jest po prostu w choinki, ale nie w choinki z bombkami, tylko w drzewka po prostu, więc jak dla mnie spokojnie może być to całoroczna podstawka i naprawdę jest piękna. Są przepiękne te podstawki, także no w Zarze coś takiego ładnego można dostać. Takie już wiecie, lepszej jakości, a nie jakieś takie zwykłe, takie korkowe czy tam plastikowe, tylko coś fajniejszego. No i cztery podstawki za 30 zł, pierwotna cena to było 50 zł. Także to. I dalej jeszcze tu mam takie pierdołki z Tigera, to wam pokażę do takiego mojego ala buletu, ja wam już to we vlogu podam. Taśmę, tą taką ozdobną. Teraz zobaczymy, czy one są w ogóle grube, czy nie. One chyba 10 zł kosztują. Jeżeli są cienkie, to fajnie, bo mam takie grubsze. A one są zaklejone? A nie. I te grubsze się odklejają mi. Zobaczymy, jaka będzie ta taśma. Nie, ona jest taka cieńsza, więc będzie spoko. Myślę, że się będzie trzymać. To jest taka pudrowo-różowa w złote wzorki, a druga jest taka turkusowa też w złote wzorki, więc spoko, ładnie to będzie wyglądać. I naklejki. Tutaj są jakieś takie urodzinowe i w ogóle jakieś takie z literkami, cyferkami. A te są takie a la walentynkowe, ale w sumie też mają fajne wzory, więc sobie wzięłam takie naklejki. Aha, i co jeszcze kupiłam? Oj, to wam pokażę. Kupiłam dzbanek z Duffy też. I słuchajcie, zastanawiałam się, Duffy, Brita, Duffy. Ale w sumie filtry do Brity są dosyć drogie. Mieliśmy wcześniej Britę. I też te dzbanki Brity tak nie do końca mi się podobają, a Duffy mi się w ogóle bardziej podoba wizualnie i dodatkowo, słuchajcie, Duffy jest szklany. I to też było dla mnie ważne, ponieważ te plastiki to też nie są za zdrowe, czyli z jednej strony sobie filtrujemy wodę, czyli usuwamy te wszystkie toksyny, zanieczyszczenia, chlory i tak dalej, a z drugiej strony przechowujemy ją w plastikowym dzbanku, więc to takie trochę w sumie bez sensu. Dlatego chciałam postawić na szkło i właśnie Duffy ma szklany dzbanek, więc jeżeli szukacie szklanego dzbanka, to wam bardzo polecam, bo ten jest fajny. No i wygląda spoko, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba, także wam polecam. No i filtry z Duffy też są dużo tańsze, dlatego Duffy ma filtry magnezujące i jeszcze jakieś jedne inne, także spoko, naprawdę jest. Na razie nam się bardzo, bardzo sprawdza. Jest cięższy niż normalne, no ale coś za coś, mamy szkło. I ostatnią rzecz już mam, to jest kwiatek. To jest roślinka i może wam się podobać albo nie, bo to jest kwestia gustu, ale jeżeli gustujecie w stylu skandynawskim, minimalistycznym i podążacie za trendami też w roślinach, bo ja bardzo po prostu, ja kocham rośliny, jak widzicie, mam tu pełno roślin wszędzie, co prawda kot czasami lubi się nimi zainteresować, na szczęście ich nie gryzie, ale tam łapką lubi się po prostu, wiecie, tak sobie majta tym. No i tą roślinkę, słuchajcie, dorwałam ją właśnie stacjonarnie po prostu w kwiaciarni, w takiej mniejszej miejscowości. Ja, jak wiecie, dosyć dużo rośliny kupuję w tym projekcie roślinka, ale właśnie dokładnie ta roślina tam kosztowała 50 zł i ja ją już prawie kupiłam, ale stwierdziłam, że odpuszczam, dobra, no bez rośliny mogę pożyć, 50 zł za kwiatka nie jest tak mało, ja wtedy tam kupiłam kwiatka, który padł mi i nie wiem, co się z nim stało, takie kuleczki i słuchajcie, przywieźliśmy go i po kilku dniach nam padł. Dziwne, bo ja raczej rękę do kwiatów mam spoko, jak widzicie, no rosną jak szalone te z tyłu za mną.
A tamten nam padł, więc nie wiem, czy nie był zaklimatyzowany. Pisałam do nich i mogę go sobie wymienić, tylko muszę po prostu pojechać i zawieźć tego, który padł, nie wiadomo czemu. Mam też oplątwę jedną, drugą i ona żyje spoko. No ale wiecie, wydać 50 zł i miałoby mi też paść, było mi trochę szkoda. A tą dorwałam za 20 albo 29 zł, więc naprawdę spoko. I ciężko jest to, słuchajcie, pokazać wam w filmiku. To są takie patyczki. I one mają bardzo drobniutkie listki i te listki pierwotnie są zielone, takie gdzieniegdzie pewnie widzicie, są takie jasno zielone i one później ciemnieją i wpadają w taki ciemną zieleń, trochę brąz, trochę bordo. Bardzo, bardzo fajna roślina. Coś innego. I drugi rodzaj takiej roślinki podobnej jest taki, że ma takie drobniusieńkie liście, trochę jak mimoza. Mniej więcej, tylko jeszcze mniejsze, drobniusieńkie na tych. I chyba też sobie kupię, bo też w tej kwiaciarni były, więc jak będę kiedyś tam, to sobie podjadę i kupię, bo naprawdę w sumie bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy mieli. Także jeszcze taki kwiatek. Jeżeli znacie jakieś takie fajne rośliny, to dajcie znać. No coś innego, nie każdy to będzie lubił, zdaje sobie z tego sprawę, bo dla niektórych to będzie wieć po prostu wyglądające, jakby mu liście opadły, no ale jak się ktoś przyjrzy, to widzi, że to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa roślina. Wyjęłam ten patyczek, jak to się nazywa, czekajcie. Tu go mam. Maori, to się chyba nazywa. Tu mam napisane Maori Korokia, coś takiego. Więc Maori Korokia. Nie wiem, dajcie znać, czy znacie, kojarzycie, czy macie i co myślicie o takich roślinach, czy też lubicie rośliny. Dajcie znać, czy wam się podobał filmik do domu. Trochę mniej tych filmików jest, no ale wiecie, już mamy tak w gruncie w większości urządzony ten dom, pojedyncze jakieś takie dodatki. Myślę, że na wiosnę więcej się pojawi, bo właśnie będziemy coś tutaj zmieniać, działać, jakieś fajne zasłony chciałabym kupić, może jakieś tapety, coś w końcu podziałamy z tą ścianą tutaj. Chociaż z tą ścianą tutaj mamy jeden wielki problem, znaczy problem, nie problem. Problem tkwi w tym, że ona jest bardzo długa, ja nie wiem ile ona ma metrów, z 8, jak nie więcej. Jest po prostu przez cały dom nam idzie ta ściana i wyłożyć ją całą w jednej tapecie. Nie wiem, czy to będzie wyglądało spoko. Tym bardziej w jakiejś takiej wzorzystej tapecie, jakbym chciała. Boję się, że to przytłoczy i będzie za mocno. O, w cegle całej ściany nie zrobię, bo to na pewno będzie za mocno. Znowu w takich fajnych, drewnianych, z prawdziwego drewna panelach. Znaczy panelach, nie wiem, czy to się nazywa panela, ale takie prawdziwe, drewniane deski. To też jest za dużo, więc nie wiem. Myślimy, bo podzielenie tego też będzie bez sensu, także na razie kombinujemy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dajcie znać, czy filmik wam się podobał.